Ja nie widziałem całej konferencji, więc może nie jestem najlepszym recenzentem, bo widziałem duże fragmenty, ale jednak fragmenty. Ona za długo trwała, że miałem od rana oglądać. Ja to, co widziałem, było bardzo rzeczowe. Nie bardzo wiem, co znaczy PiS głównie, bo oni głównie wykorzystują tę sprawę do walki politycznej. Nie bardzo wiem, co oni chcą, no, co oni zarzucają. No, przecież to była wstępna, to był raport wstępny. Jeden z zarzutów jest taki, że na przykład prokuratorzy rosyjscy skupiają się głównie na wątku błędów pilotów, a nie na przykład na wątku wadliwej maszyny albo lotniska. No ale tam padały pytania przecież, no. Przecież padały pytania, oni byli o to pytani, odpowiedzieli, no, że jest to bardzo wstępne. Mówili o tym, że no, być może nie mówili prawdy, no, ja tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale jaką ma wartość w ogóle stanowisko PiS-u, którego zaplecze polityczne, zaplecze, mówię, PiS-u, Radio Maryja i szereg PiS, forsuje tezę Gazeta Polska, że to w ogóle był zamach, że nie mam wątpliwości, że dobijano rannych, że Rosjanie obezwładnili załogę, że jakiś potworny spisek, no, że Tusk ma krew na rękach, no i ci ludzie jednocześnie kwestionują rozsądny, rzeczowy raport, mówię, bardzo rzeczowy, spokojnym tonem wypowiedziany, a ludzie, którzy się nie raczą ustosunkować, czy półgębkiem coś tam powiedzą, że jak pan Jarosław Kaczyński, że on nie odpowiada za okrzyki na ulicach, jak to nie odpowiada? To mówią jego polityczni sojusznicy, którzy wiece poparcia organizują i podpisy dla niego zbierali. I ci ludzie, czy jego posłowie, jak Macierewicz, no to ci ludzie jednocześnie, którzy takie tezy półgębkiem, mniej lub bardziej wyraźnie, ale jednak w jakimś stopniu te tezy popierają, podtrzymują, absurdalne zupełnie o zamachu, kwestionują tezy rosyjskie. To jest z góry taka polityka, że właściwie no, za tym stoi Rosja, w każdym razie coś jest tu niejasnego, jakaś tajemnica druga, czy kłamstwo smoleńskie, już kompletne absurdy. Panie marszałku, jeszcze chciałem zapytać, poczekaj, o jedną rzecz, chciałem zapytać jeszcze, pojawiła się taka informacja w Polskiej Agencji Prasowej, powołująca się na nieoficjalne źródła, że w kokpicie mógł być obecny przez moment, czy przez kilka minut dowódca sił powietrznych. Nie wiem tego, no, to trudno komentować, no, coś, co się pojawiło, tego nie wiem, no, trzeba to wyjaśnić. Jeszcze raz mówię, dla mnie te fragmenty, być może były inne fragmenty, które można słusznie krytykować. Całej konferencji nie widziałem. Te dość duże fragmenty, które widziałem, były bardzo rzeczowe dla mnie i przekonywujące.